Witam wszystkich ponownie. Akurat jak jechałem na skup, zauważyłem, że mój krzesny muci. Jest i również pan Ryszard. Za sterami ZR8045 z przyczepą odwozi. No i mówię, zboże wysypałem. Podjadę, nagram coś. Bo tak bardzo prosiliście, żeby nagrać coś w tym roku z Bizona Z040 u mojego szesnego, no to mówię, czemu nie, trzeba wpaść. To jest za nisko, po prostu bierze i muci, widać. Ale widocznie powalone może albo coś. No miejscami tak jest powalone. Burzy się strasznie. Aż ucieknę na bok, bo się nie da. W tym roku Bizon przeszedł remont silnika. Także mruczy pięknie, no po prostu ten jego wygar to jest boski. Zaraz jak będziecie mogli posłuchać, jak wchodzi na obroty, to jest coś pięknego. Nie da się tego opisać. Blacha w tym kombajnie jest bardzo zdrowa, taka gruba, no że w Bizonach innych tego nie ma, no. 40 to były naprawdę udane kombajny, jeśli chodzi o blachę. Tak on wygląda. Ten właśnie Bizon pracował u nas na gospodarstwie od samego początku. To jest i pan Ryszardo. Nie chce się pokazywać. Tak on wygląda z drugiej strony. Ma oczywiście osłony na chłodnicę, żeby nie leciało tak na tą chłodnicę. No i co, wąskie koła jak to u Bizona. Ładnie to idzie. Tak się całe wszystko prezentuje. A strzelę chyba fotę. Szkoda nie zrobić zdjęcia. Tak, taki zestaw. Będą ładne zdjęcia na miniaturę. Także tak ten zeter sobie tutaj pyrka. Sporo już jest na przyczepie, będą wysypywać. Ten Bizon już u nas wymucił sporo. Był u nas, nie wiem, 3 lata, może więcej. To był nasz pierwszy kombajn, jaki kupiliśmy. Został kupiony od rodziny. Jeszcze wcześniej to nie była nasza rodzina. Siostra się ożeniła, no i rodzina już później. I Bizon pracuje do dziś, po dziś dzień. Także naprawdę cudowna maszyna. Wejdę na górę. Pracuje pięknie. Witaj. Na robotę. A jakie roboty? Ja zboże odwożę. No właśnie. A ty co tak jeździ, jakby nie miał co robić? Za dużo paliwa w wakuma? Patrzę, siedzi, nie jest, nie to co. W Bizonie naszym wygoda jest, kabiny nie ma, jest elegancko. Szesny się obawiał, że jak inu przyjadę, zacznę nagrywać, to maszyna się spierniczy, ale
dzięki się przyjechałem, nagrywam i wszystko chodzi. Pierwszy do wieczora. No, spokojnie do wieczora wymucisz. Jak widzicie, zainwestował w nową kierownicę. To jest człowiek. No, już pełny zbiornik. Jak to sypie. Tak i to ma dobrze. Rozłoży się jak kurde w samochodzie. Wiatr mu wieje. Chmury idą, będzie deszcz. Mówili o 13. Ciekawe czy się sprawdzi. No. Ono cały tydzień moloć. Niby tak go dali. Nie irytuj się kamerą, tylko mów normalnie. Później cię na skupie będę oglądać. Co oni powiedzą? Marek nieprzyzwyczajony do kamery, chowo się. Jak chcesz, to możesz na moje osypać. Od razu na skup pojadę. Niedaleko mam. Jak widzicie, widzi ta bańka jakoś i wozi na sznurku uwiązą. Ciekawe co tam masz, wodę? Piwo. A piwo w bańkach tak. Winter. Wycieraczkę z jakiegoś samochodu dorwał, żeby się nie ślizgały klucze. No. Nie syp wincy, bo zgubi wincy niż się. Nie zdajecie do skupu. Chyba, że ty do domu wodzisz, czy na skup od razu? Z domu. Kombajny robią, niebieski wyjechał. Rekord. A ten to chyba International, czy Massey Ferguson, nie wiesz? No. To jest chyba Case International, bo biały header i czerwony. Tak, tak, ten niebieski. Zaraz tutaj wam zaprezentuję, jak to ryczy. Bo ten dźwięk jest piękny. Marek jak zadbał o ten kombaj, to szok. Kurde. To mi się podoba teraz. Nie chodzi. Świci tylko. Kogut. Powalone. No. Ale widzicie jak to jest na tych polskich kombajnach, to widać jak jest. Feder na są dół i ogień, nie? No. Feder na są dół i ogień. Ale bo to i to przede się ładnie wysuwają i makety są w dół. No. I podpierają. Pan Rysiu mi ucieka od kamery. Ja mówię, chcecie nagrać, zobaczyć, jakie dupeczki zobaczą, obejrzą. Może co wyrwiesz w tym wieku. A pan Rysiu nie chce. Ale za to krzesny. Wziął drugą stroną ubrał pod koszulek. Pomyłka jakaś, czy co? A tam to był problem. Widać, że się komuś spodobasz dzisiaj. Tak samo musimy, do wieczora będziemy długi ile będzie. Ale raczej chmury przyjdą wcześniej. Dobra, wyjdę, pokażę jak tam. Co? Ale nie musi. Pojedzie teraz na Konaszowskie koło Szklemki. No.
tragedia. Przez siódemkę czekałem i czekałem, nie dało rady. Jakżem przejeżdżał z jedną przyczepą, doładował mi też. Ledwo żem się wydrapał i przyczepa przed tirem stanęła. Chłopie, nie dało rady przejechać. Ledwo się zbierała czterdziecha. Na szczęście gościu od tira taki dobry był, że zwolnił, nie? Nie był taki chamski czy co. No już złapało ci coś. Przydałyby ci się te palce podbierające. Już nie ma więcej palca. Dobra, idę pokażę widzom kombajn dookoła. Niech się nacieszą. Tutaj mu coś i... No i zmęczył. Zaraz chrzestny powie, że to moja wina. A mówiłem. A właśnie, ja wiedziałem, że to jego słowa takie będą. Widzi to, jak mnie traktuje, on to jest naprawdę. Dobra, Marek. Chodź tu, chodź tu. Rzuci się to tam, to se przetegotasz. Załączaj maszynę, dawaj. To już powinno przejść. Chyba, że zimi tam jest nawalone. O! Po! Stój! Czekaj, pomogę ci. Spokojnie, bo to widła. Spokojnie, spokojnie. Nie ma nic. No nie ma nic, ale sporo jest tego. Boże, chyba że coś ci złapało wcześniej. Zobaczymy, zobaczymy. A widzisz, łagi! Uff! Za duża masa była i dlatego. Jest powalone i wszystko naraz poleciało i dlatego tak się stało. Jeśli dobrze widzę, to 78 rocznik to jest. Ale nie dam sobie głowy uciąć, bo nie widzę. Także cóż, ja się będę zbierał. Tyle co inu wam mogę pokazać.
Marku! Ja już idę. Nie chcę mu ci dalej. Tam jak widzicie Bizon Z058. Rekord już na New Hollandzie. Nowsza kabina. New Hollandowsko chyba. Chyba, że jeszcze ta starsza, bo ta nowsza to była okrągła, a to jest chyba jeszcze kwadratowa. Także no cóż. Ja wracam do domu. Będę z wami kończył. Także trzymajcie się, cześć. Mam nadzieję, że chociaż tyle, co mi się udało nagrać, to wam wystarczy. Trzeba się zbierać, bo już chyba deszcz idzie, burza. A trzeba jeszcze zawieźć kilka przyczep, może się jeszcze uda coś wymucić. Także cóż, trzymajcie się, cześć i do następnego vloga. Także na razie. Yo, ludziska.